Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Słowo Boże przeczytam z Ewangelii Jana, z rozdziału 21, wersety od 15 do 19. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: paś owieczki moje. Rzecze mu znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzecze mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: paś owieczki moje. Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu Jezus: paś owieczki moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Dobry Boże, my też chcemy iść za Jezusem, ale do tego potrzebujemy właściwego rozumienia Twojego słowa. Dlatego prosimy Cię, żebyś przez Ducha Świętego teraz dawał nam odpowiednie myśli, dawał nam pomysły, podpowiadał, jak możemy te myśli przekuwać w naszym codziennym życiu na praktykę. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Było sobie czterech studentów. No i ci studenci, nie wdając się w szczegóły, nie mieli zbyt dużej motywacji do nauki. Ale jak to zwykle na studiach bywa, w końcu przyszedł taki moment, że trzeba było podejść do dużego, poważnego egzaminu. Egzamin zbliżał się coraz bardziej. Wreszcie, kiedy była już niedziela, a egzamin miał być w poniedziałek, studenci stwierdzili, że trzeba coś wykombinować, bo przecież się nie nauczyli, nie mogą do tego egzaminu podejść. Więc zrobili w niedzielę naradę i wymyślili coś takiego. Kiedy będzie już poniedziałek, po egzaminie, zadzwonią do swojego profesora i powiedzą: panie profesorze, jechaliśmy w czwórkę na egzamin, ale niestety złapaliśmy gumę, rozwaliliśmy doszczętnie koło, nie mieliśmy zapasu, więc musieliśmy czekać na pomoc drogową. Nie udało nam się dojechać na czas na egzamin. Prosimy o możliwość zdania go w jakimś innym, późniejszym terminie. No i jak pomyśleli, tak zrobili. Kiedy było po egzaminie, jeden ze studentów zadzwonił, powiedział: dzień dobry, ja dzwonię w imieniu swoim, jeszcze trzech kolegów. Panie profesorze, jechaliśmy na egzamin, ale złapaliśmy gumę, koło doszczętnie rozwalone, nie mieliśmy zapasu, musieliśmy czekać na pomoc drogową, nie udało nam się dojechać. Czy możemy prosić o jakiś dodatkowy termin, o jakąś dodatkową możliwość zdania tego egzaminu? Ale profesor był człowiekiem bardzo wyrozumiałym i powiedział: no oczywiście, takie rzeczy się zdarzają. Grunt, że się wam nic nie stało. Za tydzień, również w poniedziałek, będę na uczelni, w tym samym miejscu, o tej samej porze. Przyjedźcie, zdacie ten egzamin. No, studenci ucieszyli się, że wszystko poszło zgodnie z planem. Postanowili wykorzystać trochę lepiej ten dodatkowy czas, który dostali. Trochę się pouczyli. No i kiedy przyszedł poniedziałek, wsiedli do auta, pojechali na egzamin, na uczelni zastali profesora. Profesor zaprosił ich do auli, powiedział: dzień dobry, możecie teraz zdać ten egzamin. Rozsadził ich po pomieszczeniu, powiedział, że za chwilę dostaną karty z pytaniami, do zdobycia jest 100 punktów. Żeby zdać, trzeba mieć przynajmniej 51 punktów. On im życzy powodzenia, rozdał im karty. I kiedy studenci popatrzyli na te karty egzaminacyjne, zaskoczyła ich przede wszystkim jedna rzecz, że mieli tylko dwa pytania. Pierwsze pytanie za jeden punkt: twoje imię i nazwisko.
Drugie pytanie, za 99 punktów, które koło wam strzeliło? Myślę, że domyślacie się, jak ten test, jak ten egzamin się zakończył. Na pierwsze pytanie wszyscy odpowiedzieli śpiewająco, otrzymali po jednym punkcie. Na drugie pytanie padły cztery różne odpowiedzi. Tego nie przewidzieli, tego nie uzgodnili. Oczywiście, gdyby ta historia była prawdziwa, jeden ze studentów mógłby się cieszyć z danym egzaminem. Ale ta historia była totalnie zmyślona. Była wymyślona po to, żeby zamaskować błąd. Żeby jakoś spróbować się prześlizgnąć, żeby zyskać dodatkowe dni na naukę. Opowiadam tę historię dlatego, że patrząc na Ewangelię, którą dzisiaj przeczytałem przed momentem, wydaje mi się, że Piotr jest właśnie poddawany tego rodzaju testowi. Ale testowi niekoniecznie mającemu pokazać zdałeś, nie zdałeś, jesteś dobry, niedobry, nadajesz się, nie nadajesz się. Ale takiemu testowi, który mówi, przyjrzyj się sobie, zobacz jaki jest twój błąd. Zobacz, czego lepiej robić nie warto, nie należy. I spróbuj to naprawić. Po to, żeby móc iść dalej. Ten test, któremu Piotr jest poddany, ma takie trzy aspekty. Przez ten test Jezus pyta Piotra, Piotrze, po pierwsze, czy wiesz, jaki był twój błąd? Studenci, kiedy zobaczyli te dwa pytania, od razu się zorientowali, co zrobili źle. Po drugie, Piotrze, czy rozpoznajesz swoje powołanie? I po trzecie, czy tym razem jesteś gotów ponieść konsekwencje? Spróbujmy się przyjrzeć tym trzem aspektom, tym trzem poziomom w takiej nadziei, że też zyskamy myśli, które nam pomogą w codziennym życiu albo chociaż będą inspiracją do tego, żeby pewne sprawy przemyśleć. Czy Piotr wiedział, jaki był jego błąd? Na czym polegał błąd, który popełnił? Jeśli znamy chociażby pobieżnie historię Piotra, to możemy strzelać i powiedzieć, no pewnie jednym z jego większych błędów było to, kiedy rozpoznał, że Jezus jest Mesjaszem, ale absolutnie nie był w stanie zaakceptować, że Jezus jako Mesjasz będzie musiał cierpieć i umrzeć. Innymi słowy, błędem Piotra było to, że nie był w stanie zaakceptować Bożego planu zbawienia. Wyobrażał sobie to inaczej. Chciał, żeby to odbyło się w zupełnie inny sposób. Tak, to w pewnym sensie jego błąd. Może ktoś inny powie, nie, większym błędem było to, kiedy trzy razy zaprzeczył, że zna Jezusa. Kiedy trzy razy się go zaparł. Myślę, że jak najbardziej. Że Piotr rozumiał i sam rozpoznawał to wydarzenie jako swój wielki błąd. Zresztą rozpłakał się bardzo potężnie po tym wydarzeniu. Ale tak naprawdę te wszystkie sytuacje, te dwie i wiele innych, wynikały z czegoś, co sięgało znacznie głębiej, co było głębiej w Piotrze, niż mu się wydawało. Te wszystkie błędy, które on popełniał, wynikały tak naprawdę z motywacji, którą miał Piotr. I Jezus o tę motywację go pyta. Dlatego, że tą motywacją jest miłość. No ale właśnie, pytanie, jaka ta miłość Piotra do Jezusa w rzeczywistości była? Jezus poddaje Piotra serii takich trzech pytań. W naszym tłumaczeniu wygląda tak, jakby wszystkie były takie same i dotyczyły tego samego, ale one w języku greckim nieznacznie się między sobą różnią. W pierwszych dwóch pytaniach Jezus, kiedy pyta Piotra, czy go kocha, używa takiego greckiego czasownika agapao. A Piotr, kiedy odpowiada w tych pierwszych dwóch pytaniach, czy na te pierwsze dwa pytania, używa innego greckiego czasownika philo. I teraz pytanie, na czym polega różnica pomiędzy pytaniem Jezusa a odpowiedzią Piotra? Jezus pyta o miłość agapę, czyli taką miłość, którą sam okazał ludziom. To była miłość, w której on w pierwszej kolejności wybrał Boga i pełnienie Jego woli. Jezus zresztą sam scharakteryzował tę miłość takim prostym obrazem. To jest Ewangelia Jana 15:13 i powiedział, większej miłości nikt nie ma nad te, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich.
To jest miłość skłonna do całkowitego poświęcenia się dla drugiego człowieka. Jezus pyta właśnie: Piotrze, czy kochasz mnie tak, że jesteś w stanie poświęcić swoje życie dla mnie? A Piotr odpowiada: Panie, Ty wiesz, że ja Cię kocham, ale używa sformułowania filo. To znaczy, że wiesz, że okazuje Ci bardzo ciepłe uczucia, że łączy nas taka bardzo bliska przyjaźń, że jestem związany z Tobą taką serdeczną troską, wręcz pokrewieństwem. Ale to nie jest ta miłość, o którą pytał Jezus. Jezus pyta o miłość całkowitą. A Piotr mówi: jestem do Ciebie serdecznie przywiązany. Piotrze, czy jesteś w stanie poświęcić dla mnie swoje życie? Panie Boże, Panie Jezu, ja będę Twoim serdecznym przyjacielem. Tak to wygląda. Ostatnie, trzecie pytanie jest nieco inne. Dlatego, że Jezus przechodzi na poziom Piotra i on z tego agapao przechodzi właśnie na filo i pyta: Piotrze, no dobrze, użyjmy Twojego sformułowania. Czy Ty rzeczywiście chcesz być i rzeczywiście jesteś moim serdecznym przyjacielem? Czy rzeczywiście łączą nas takie więzy, o jakich sam mówisz? I wtedy Piotr posmutniał, bo dotarło do niego, że Jezus wie, na czym polega jego problem. To jest problem niewystarczającego oddania i przywiązania. Piotr chciał być z Jezusem blisko, jak najbardziej, ale nie za blisko. Żeby to nie oznaczało zbyt poważnych konsekwencji w razie, gdyby rzeczy poukładały się nie tak. I to było widać w trakcie aresztowania. To było widać również wcześniej, podczas wyznania, że Jezus jest Mesjaszem. Piotr kocha Jezusa bardziej niż inni, ale nie bardziej niż siebie. Jest skłonny walczyć o Jezusa. Podczas aresztowania Piotr uciął ucho jednemu z żołnierzy, ale poświęcić swoje życie dla Jezusa to jest trochę za dużo. I myślę, że dzisiaj, patrząc na Kościół, też mamy do czynienia z takim bardzo szerokim spektrum miłości. Na pewno wielu ludzi jest gotowych dla Jezusa walczyć, bo są do Niego przywiązani. Ale myślę, że nie wszyscy. Oczywiście nie przeprowadziłem żadnych badań. Ale myślę, że nie wszyscy są gotowi poświęcić swoje życie dla Jezusa. Piotr potrzebował miłości, która zawsze wybiera Boga. I taką miłością został obdarowany. Nieco później, kiedy Duch Święty zstąpił na niego, Piotr był gotowy poświęcić swoje życie. My też takiej miłości potrzebujemy, dlatego że w innym przypadku będziemy jak najbardziej serdecznymi przyjaciółmi Jezusa, ale takimi przyjaciółmi, którzy prędzej czy później powiedzą: dość, dalej nie mogę, to już zbyt wiele. Zostaję przy swoim, nie poświęcę wszystkiego. Potrzebujemy takiej totalnej miłości, którą Bóg nas może obdarować. No dobrze, idźmy dalej. Drugi poziom. Piotrze, czy rozpoznajesz swoje powołanie? Pytanie, czy Piotr rozpoznał swoje powołanie? W ogóle co miał robić? Miał łowić ludzi. Miał paść owieczki Jezusa. Czy to powołanie rozpoznał? Myślę, że o nim wiedział, ale trudno mu się było na to powołanie zdecydować. Kiedy Jezus pierwszy raz spotkał Piotra, Piotr łowił ryby. I wtedy Jezus powiedział mu: pójdź za mną, ja sprawię, że będziesz odtąd łowił ludzi. Ostatnie spotkanie Jezusa z Piotrem to spotkanie, w którym Piotr znowu łowi tylko i wyłącznie ryby. On wrócił do poprzedniego życia, do poprzedniego fachu, bo to było dla niego znane, to umiał, to może nie stanowiło dla niego żadnego wyzwania. I ta sytuacja wcale nie byłaby dziwna, gdyby wydarzyła się zaraz po ukrzyżowaniu. Myślę, że taką sytuację bylibyśmy w stanie zrozumieć. No dobrze, Jezus został ukrzyżowany. Uczniowie muszą teraz wymyślić, co dalej. Więc sensownym rozwiązaniem byłoby wrócić do swojego starego życia, do tego, co było znane.
zacząć jeszcze raz. Ale ta sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy Piotr już wie, że Jezus zmartwychwstał, kiedy się z Nim osobiście spotkał. Pytanie, dlaczego Piotrowi tak trudno realizować powołanie, wiedząc, że Jezus żyje i zmartwychwstał i to wszystko, co z Nim przeżył, ma sens? Pytanie, dlaczego nam tak trudno iść za Jezusem, mimo że wiemy, prawda? Wiemy, że Jezus zmartwychwstał. Wiemy, że to jest jedyna słuszna droga, iść za Nim, naśladować Go, szukać i wypełniać swoje powołanie. To nie zawsze przychodzi łatwo. Dlaczego tak jest? Nie wiem, czy jest na to jakaś jedyna, jednoznaczna odpowiedź, ale pomyślałem, że być może trudność kryje się w tym sformułowaniu, którego użył Jezus: paś owieczki moje. Paś owieczki moje, nie twoje. Ludzie, dla których będziesz pracował, czy którym będziesz służył, to nie jest twoja własność. Ludzie, którym Piotr miał poświęcić życie, należeli do Jezusa, nie do Piotra. I to Jezus, jako, może brzydko mówiąc, ale jednak właściciel tych owieczek, tych ludzi, miał w pierwszej kolejności korzystać i odnosić korzyści z pracy, którą wykonywał Piotr. Inaczej mówiąc, Piotr usłyszał, że to, do czego jest powołany, to nie jest jego własna działalność, w której on będzie pomnażał swój własny kapitał. Było zupełnie odwrotnie. To była cudza działalność, do której Piotr miał dokładać. I to, myślę, stanowiło trudność. Jeśli łowisz ryby, zajmujesz się tym fachem, który miał Piotr, to mechanizm jest prosty. Pracujesz, wkładasz w to energię, wysiłek, dzięki temu masz ryby, sprzedajesz i czerpiesz z tego korzyści. Ale łowienie ludzi? Paść owieczki Jezusa? Piotr już się przekonał, że to nie zawsze się opłaca. To nie zawsze jest korzystne. To nie zawsze przynosi zyski. Czasami jest wręcz odwrotnie. Czasami mamy wrażenie, że służąc drugim ludziom, tracimy na tym, czegoś się pozbawiamy, ciągle jakby inwestujemy, a nic z tego nie mamy z powrotem. Jak wam się widzi taka ekonomia, którą proponuje Jezus? Pracuj dla mnie, dokładaj do tego, a zyski nie będą twoje. Jeśli już będą, bo nie zawsze okazują się i nie zawsze stają się widoczne. Myślę, że to, o czym mówi Jezus, paś owieczki, to jest tak naprawdę wyznanie dla współczesnego Kościoła. Działać tak, żeby przynosić korzyści Jezusowi, a nie żeby nam było dobrze. Ja wiem, jest taka bardzo cienka granica pomiędzy dbaniem o to, co mamy. Na przykład dzisiejsze święto, myślę, że to jest świadectwo tego, że przez wiele, wiele lat wielu ludzi dbało o to miejsce. Po to, żeby służyć tym miejscem i w tym miejscu Panu Bogu. Ale jest tylko jeden malutki krok, który prowadzi do takiego myślenia, że w Kościele przede wszystkim ma być dobrze nam. Przede wszystkim my mamy odnosić korzyści z tego, że w tym Kościele jesteśmy. A Jezus mówi: wy jesteście w tym Kościele po to, żeby wykorzystać swój kapitał i żeby pracować dla mnie. I to mnie ma przynosić korzyści. Kolejni ludzie mają stawać się moją własnością, a wy macie o tych ludzi dbać. To jest trudna lekcja, gorzka dla Piotra. To jest, myślę, trudna i gorzka lekcja też dla nas, żeby wiedzieć, w którą stronę mają płynąć korzyści i zyski. Nie do nas, ale do Jezusa. Wreszcie trzecia część tego testu. Piotrze, czy tym razem jesteś gotów na konsekwencje? Jesteś gotów ponieść konsekwencje? O jakich konsekwencjach mówi Jezus? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzałeś,
Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. Jezus zapowiada Piotrowi jego śmierć. I to jest taki moment, w którym można chwycić się za głowę i powiedzieć, Panie Jezu, rzeczywiście, jeśli chciałeś zmotywować Piotra, to dlaczego wybrałeś, żeby w tym momencie powiedzieć mu, że umrze? To chyba nie jest najlepsza zachęta. Myślę, że my, gdybyśmy byli wezwani do różnego działania, do jakiegoś działania, to ostatnia rzecz, o jakiej chcielibyśmy usłyszeć, to, że to się wszystko skończy naszą śmiercią. Okazuje się, że to znowu trafiało w ważną dla Piotra sprawę. Dlatego, że Piotr obawiał się swojej śmierci. On jej nie chciał. Myślę, że tak jak my. Obawiamy się śmierci i nie chcemy jej. Śmierć dla Piotra była jego ostateczną i totalną porażką. Dlatego po aresztowaniu Jezusa, kiedy zobaczył, że ryzyko, że on sam zostanie aresztowany i stracony, jest wielkie, po prostu uciekł. Zaparł się Jezusa i uciekł. Ale teraz Jezus mówi mu coś ważnego. Twoja śmierć nie będzie porażką. W żadnym razie. Kochając mnie nad życie, realizując swoje powołanie, uwielbisz Boga nawet wtedy, kiedy będziesz umierał. I myślę sobie, że Piotr bardzo potrzebował tych słów. Dlaczego? Bo on miał dość porażek. Ostatnia rzecz, o jakiej chciał usłyszeć, to, że tych porażek będzie jeszcze wiele, a w końcu umrze. On potrzebował usłyszeć, że życie, które przeznaczył dla niego Jezus, nawet jeśli skończy się śmiercią, nie będzie żadną porażką. Wręcz przeciwnie, będzie momentem, w którym Pan Bóg będzie najbardziej uwielbiony. Myślę, że my też potrzebujemy takich słów. Może mamy dość porażek. Może nam się wydaje, że będzie już tylko gorzej, aż w końcu nadejdzie po prostu kres tego ziemskiego życia. Ale dzisiaj dostajemy bardzo konkretną obietnicę. Jeśli kochasz Boga, jeśli Mu służysz, to nawet umierając odnosisz sukces, bo wskazujesz przede wszystkim na Boga. Takiemu testowi został poddany Piotr. Nie po to, żeby go pogrążyć, pognębić, żeby mu udowodnić, że nie zna się, nie umie, ale po to, żeby mu pokazać, na czym polega jego błąd, na czym powinien się skupić, jeśli chodzi o jego powołanie. I żeby mu zapowiedzieć, obiecać, że nawet jego koniec nie będzie porażką. To jest lekcja, która też płynie dzisiaj dla nas. Ja zakończę takim zdaniem, które ostatnio przeczytałem. To zdanie brzmiało tak. Nie potrzebujesz spadochronu, żeby skoczyć z samolotu. Potrzebujesz spadochronu, żeby skoczyć więcej niż jeden raz. I dzisiaj Jezus, poddając Piotra i nas temu szczególnemu testowi, mówi, załóż spadochron mojej miłości. Miłości, w której ja poświęciłem życie dla ciebie i ty możesz poświęcić życie dla mnie. Wtedy dokonasz właściwych wyborów. Wtedy będziesz pasł ludzi, a nie samego siebie. A kiedy przyjdzie koniec, nawet ten koniec, którego się obawiasz i którego nie chcesz, koniec tego ziemskiego życia, wtedy odniesiesz największy sukces, bo uwielbisz Boga i na zawsze będziesz ze mną. Ja tego w szczególny sposób życzę temu miejscu, żeby codzienne funkcjonowanie, codzienna służba i zaangażowanie służyła Jezusowi i zawsze oddawała Mu chwałę i uwielbiała Boga. Amen. Módlmy się. Dobry Boże, Twoje słowo rzadko kiedy jest łatwe i przyjemne, ale zawsze jest pożyteczne.
i zawsze może nam się przysłużyć. Dzisiaj dziękujemy Ci za to, że pokazałeś nam ten test, którym Jezus poddał Piotra. Za to, że ten test służy i służył pomocy. Służył temu, żeby Piotr zauważył, co jest nie tak, żeby mógł to skorygować, żeby mógł pójść we właściwym kierunku. Dziękujemy Ci, że Twoje słowo ma właśnie taką moc. Moc odkrywania, moc obnażania, analizowania i wskazywania właściwego kierunku. I prosimy Cię, żeby to Twoje słowo właśnie w taki sposób działało, żeby prowadziło. A jeśli zdarzą się jakieś błędy, żeby te błędy identyfikowało, żeby pobudzało i zachęcało do wypełniania powołania. I wreszcie, żeby przypominało nam obietnicę. Obietnicę mówiącą o tym, że koniec tego ziemskiego życia nie jest końcem w ogóle, ale jest sukcesem, bo uwielbia Ciebie i przenosi nas do wieczności z Tobą. Dobry Boże, w tym szczególnym dniu dziękujemy Ci za to, że to miejsce przez wiele, wiele lat było właśnie miejscem głoszenia Słowa Bożego. Na różne sposoby, w różnych formach. Że dzięki temu miejscu Twoje Słowo było rozsiewane. Że mogło przynosić owoce. Że wielu ludzi, od najmłodszych po najstarszych, mogło w tym miejscu przeżyć spotkanie z Tobą. Prosimy Cię, żebyś obdarzał nas wszystkich miłością skłonną do poświęceń. Prosimy Cię, żebyś pokazywał nam to, co mamy do zrobienia w Twoim Królestwie. I żebyś trzymał nas blisko, żeby całe nasze życie, żeby działalność, która będzie w tym miejscu prowadzona, po prostu Ciebie uwielbiała. A modlimy się o to w imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niech strzeże naszych serc, naszych myśli w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Amen.